Hej, wczorajsza analiza składu mojego ciała u Emilii Raszyńskiej, coacha zdrowia i żywności, trochę zrzuciła mnie z 10 na beton i muszę powiedzieć, że trochę o tym myślałam, trochę przeżywałam i już dzisiaj jestem na treningu. Tak naprawdę nie mogę się doczekać już tej liposukcji, bo 28% tłuszczu w organizmie to jest górna granica normy. Jestem ciekawa, co by powiedziała Maria Cześnik, 11 na świecie triatlonistka. Pozdrawiam Cię, Maria, która ma poziom tkanki tłuszczowej chyba na poziomie 14%. Oczywiście ja się, broń Boże, do niej nie porównuję, bo ona jest zawodowym sportowcem, ale na pewno by się do mnie uśmiechnęła i powiedziała: Kasiu, czas do pracy, czas się zmobilizować. Słuchajcie, niedawno rozmawiałam też z moją bardzo dobrą koleżanką, z którą pracowałam wcześniej i usłyszałam, że ostatni chyba 6 miesięcy schudła 10 kilo. Mocno się za siebie zabrała, bardzo pilnuje diety, przygotowuje sobie posiłki, no i nie ma dyspensy u niej w treningach. Marta, gratuluję Ci, cały czas o Tobie myślę i mega szacun. Także, moi mili, czas sobie uświadomić, że nadchodzi zima i jest to czas kumulowania tkanki tłuszczowej i nie zapadamy w letarg, tylko się budzimy. Pomimo pukania kukiełek i lenia do nas, nie zjadamy pyszności, nie spożywamy żywności przetworzonej. Staramy się stopniowo, ale na stałe wprowadzić lepsze nawyki żywieniowe. Ja nie ukrywam, że się bardzo cieszę, że ta liposukcja już jest w sobotę, że zrobiłam sobie tę analizę ciała, ponieważ no, ja mam nadzieję, że Damian usunie mi 2 litry co najmniej tkanki tłuszczowej, no i będzie mi dużo łatwiej. Ale obiecuję i mam nadzieję, że tego nie schrzanie i te zmiany będą u mnie już trwałe. Tym bardziej, że litr tkanki tłuszczowej to jest 10 tysięcy kalorii. No a wyobrażacie sobie tak naprawdę, ile bym musiała spędzić na ćwiczeniach czasu, żeby te 10 tysięcy kalorii stracić i jeszcze stracić z tych miejsc, z których się chce, bo pamiętacie, jak mówiłam o opornej tkance tłuszczowej. Analizator powiedział mi jeszcze, że powinnam spożywać 1600 kalorii, z czego powinnam 500 kalorii spalić w postaci 330 chyba kalorii w postaci aktywności fizycznej codziennie, czy to spacer, czy będę prasowała, czy sprzątała, czy biegała. Obojętnie, mam te kalorie po prostu tracić, żeby nie zyskiwać tkanki tłuszczowej oraz obniżyć swoją kaloryczność posiłków o 200. Także zmiany. Zapraszam Was również do podjęcia rozmyślań, chociaż zrobienia sobie analizy składu ciała. No, pamiętajmy, że życie zaczyna się po 30, żyjemy coraz dłużej i tak naprawdę kondycja to jest coś fajnego, co pozwoli nam realizować swoje pasje i marzenia. Trening skończony i najważniejsze, pijemy wodę. Nie tylko po treningach, ale pamiętajmy, 30 ml na kilogram masy ciała w ciągu dnia. Kawa, zupy, soki się nie liczą. Czysta woda. Na zdrowie. Małymi łykami.